Wybrałam zarządzanie projektami, ponieważ stanowi to wartościowe uzupełnienie do mojego wykształcenia technicznego. Zarządzanie projektami wybrałem głównie z powodu swojej ścieżki kariery. Szukałam studiów, które dadzą mi z jednej strony narzędzia, a z drugiej strony nie zamkną mi drogi na jakby kolejne branże, które chciałabym odkryć. Będąc na kierunku mogę pracować, więc staram się wykorzystywać ją w pracy. Zarządzanie projektami bardzo przydało mi się w mojej organizacji studenckiej. Na początku, zanim zaczęłam studia na SGH-u, byłam w zarządzie krajowym Erasmus Student Network. Prowadzę kursy innowacyjne na Politechnice Warszawskiej. Bezpośrednio po licencjacie w Szkole Głównej Handlowej zacząłem pracę w agencjach marketingowych. Staram się przekazywać moim studentom, jak dobrze prowadzić projekt, jak dobrze rozwijać innowacje, właśnie z wykorzystaniem tych wszystkich umiejętności, które zdobywam tutaj. Osoby kończące kierunek zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej są osobami mającymi konkretny zawód w ręku. Zdobędziecie wiedzę i kompetencje dotyczące tego, jak zarządzać projektami. Praktyczna wiedza, którą uzyskujemy na zajęciach. Poznane metody czy modele zarządzania projektami jesteśmy w stanie wykorzystać potem przy tworzeniu swoich własnych inicjatyw, co robimy już w trakcie studiów. Prowadzę zajęcia przede wszystkim z zarządzania procesami biznesowymi, w kolejnym semestrze zarządzanie ryzykiem i interesariuszami projektu. Prowadzę wprowadzenie do zarządzania projektami oraz tematy organizacyjne, PMO czy metodyki zarządzania projektami. Design thinking, praktyka design thinking w zarządzaniu projektami, zarządzanie zmianą i ewaluacja. Co można łączyć ze studiowaniem tego kierunku są możliwości, które oferuje nam nasza uczelnia, takie jak wyjazdy zagraniczne, udział w programach Erasmus czy w umowach bilateralnych. Studenci zarządzania projektami na czwartym semestrze mogą właśnie skorzystać z tych możliwości i pojechać w różne lokalizacje na całym świecie. To, że jest duże zainteresowanie i ta rekrutacja jest naprawdę ostra, no powoduje, że trafiają do nas ludzie, którzy na pewno wiedzą, czego chcą. Mamy unikalną na skalę SGH-u integrację. Przede wszystkim atmosferą. Atmosfera jest super i w studiach atmosfera jest bardzo ważna. Z jednej strony widać to na zajęciach, które są w większości praktyczne, gdzie pracujemy w małych grupach i musimy mieć naprawdę non-stop ze sobą integrację. Właśnie to, że możesz pracować cały czas z ludźmi i w ten sposób tak naprawdę pracujemy w takich małych projektach. Chodzimy już na takie pole, nawet poza zajęciami. Wyjeżdżamy razem, mamy wigilię wspólną i tak naprawdę to są przyjaźnie, które pracują na lata, a kto wie, może nawet też w biznesie. Każdy nasz przedmiot, niemal każdy, to jest praca w bardzo małych projektach i każde środowisko jest inne, co przygotowuje nas do pracy w projektach na przyszłość. W 2020 roku zawód kierownika projektu został wybrany jako drugi najbardziej przyszłościowy i pożądany zawód w całej Europie. Czekamy na Was serdecznie w Szkole Głównej Handlowej. Polecam Państwu kierunek zarządzania projektami.